Buenos tardes. Cześć wszystkim. Witamy na naszym tarasie. Słuchajcie, jesteśmy w takim biegu. Chcieliśmy, żebyście załapali się jeszcze na słońce, bo dzisiaj mieliśmy tak słonecznie, ale załapaliście się na zachód słońca. Teraz wysyłamy wam zachód słońca. Dokładnie dzisiaj jest miesiąc równo od tego momentu, jak dostaliśmy klucze. No co, pierwszy miesiąc? Pierwszy miesiąc... Miesiąc miodowy? Naszego mieszkania. Ja czuję, że cały czas mój miesiąc miodowy z Barceloną trwa. Trochę się rzeczy działo. Też dawaliśmy wam znać na bieżąco nasze mieszkanie, które było najbrudniejszym mieszkaniem, teraz już jakby wychodzi na prostą. Tak. Chociaż słuchajcie, cały czas nad tym pracujemy, bo wiecie, no to nie jest tak, że my mamy sobie jakoś wolne, tylko my cały czas jakby dzisiaj nagrywamy, działamy w internecie i wszędzie dookoła tego. No nie mamy jeszcze umeblowanego tak wszystkie to. Nie, jeszcze czekamy na pewno na sofę. Czekamy na jakieś... sofę, bo jak wiecie, zamówiliśmy z Ikei, ale ją rozłożyliśmy. Mieliśmy sofę, złożyliśmy ją. I będziemy ją zwracać, bo nie podoba mi się. A dlaczego nie? Tutaj jest. Tutaj jest. I zamówiliśmy nową sofę, ale cały czas na nią czekamy. W ogóle nikt nie dawał znać, ale w sumie tam była informacja, że 6 tygodni może to zająć, więc no taką oczywiście sobie wybraliśmy. Były takie, co by były, wiecie, za tydzień, ale nie, nam się podobała taka za 6. Mamy ślimaki. Wyszliśmy na teraz na chwilę. I mamy gości. Jest ich więcej. O, tu jest jeszcze. Cześć. Musimy uważać, ale są takie piękne. Oj! Nie wiadomo właściwie. Ślimaki tu. Ślimaki mamy. A w środku jakieś duchy chyba. A w środku mamy duchy, no. Ale Patryk kupił szałwię. Kupiłem białą szałwię, będziemy za kilka dni okazać mieszkanie. Tak, bo w ogóle no mieliśmy w sumie taką parapetówkę jakoś tydzień po wprowadzce się tutaj. Tylko wiecie, no właściwie nie znamy nikogo. Była to trzyosobowa parapetówka i trwała do 22, ponieważ cały czas jest godzina policyjna. Tak. Między 22 a 6, więc nie można się przemieszczać. No a trochę działo się na niej w sumie. Trochę się działo. Na przykład zarwałeś ten, jak on się nazywa? Leżak. Leżaczek. Co tu się stało? Co tu się stało? Nie wiem. Oj, chyba jedna zapiekaneczka za dużo. No i właśnie teraz będzie nasza miesięcznica, więc musimy powtórzyć. Dobra, ale ja muszę pokazać ten leżak. O Jezu. Ja w ogóle dostałem go w prezencie od Patryka, wydaje mi się, kilka dobrych lat temu. Jest dwa czy coś. Widzicie to? I najlepsze jest to, że to się wydarzyło, jak oglądaliśmy Borata, więc jakby idealnie się wpasowało po prostu w klimat. Tak. I ja leżący na płytkach. Na płytkach glazurowych. Nie wiem, to jest glazura? Nie wiem. Tarasowych. Nie wiem, czy to jest glazura, ale tak mi się kojarzy, że to jest... To będzie odkadzanko. To już jest w planie, słuchajcie. Okadzanko. Okadzanko. Odkażanko. Odkażanko od demonów. A no, ale cały czas jakby działamy. Z tydzień temu kupiliśmy takie plastry przylepne do ściany, żeby, wiecie, nie wiercić za dużo i nie wbijać gwoździ. I nakleiliśmy na wszystkie nasze obrazy, między innymi od was jakieś portrety. Tak, i zgadnijcie, co się wydarzyło. No jeszcze ich nie nakleiliśmy. Te obrazy po prostu nakleiliśmy na nie naklejki i one po prostu cały czas leżą. Myśleliśmy, że to się samo zrobi, ale tak, nie, ale nie chce się zrobić. Wchodzimy rano, wyobraźcie sobie, do salonu i to cały czas leży. Ja mówię do tego, weź się zawieś, powieś się, a to się nie wiesza. Dziwne. Jak macie jakieś pomysły, jak to trzeba z tym rozmawiać, to piszcie w komentarzach. Nadal nie mamy telewizora. Tak. To zamówiliśmy telewizor kilka dni temu w Mediamarkcie Hiszpańskim. Czekaliśmy kilka dni, już nawet pan monter się odezwał. I dzisiaj napisali, że telewizora nie będzie, bo nie wiem, bo nie. Już zamówiliśmy trzeci, ale on nadal nie przyszedł. Not a problem. Okay, great. Gracias. Bye. Dzwoniła pani z instalacji. My już się znamy. My już się znamy kilka tygodni. Oni dzwonią cały czas i pytają, kiedy jest telewizor. Tak, bo to jest podwykonawca i jakby oni są gotowi, oni chcą tu przyjść, oni proszą o przyjście tu. I co jest najlepsze, kilka dni temu dostaliśmy informację, że został wysłany, ale nadal nie dotarł. Nie wiemy o co chodzi. Skąd on idzie? Ja już wysłałem dzisiaj do nich oficjalnego maila. Ale nie ma, ale jestem właśnie na stronie Mediamarkt. Gdzie pisałem... A napisałeś, że nie oddaj na 5 za drugi? Tak. Bo za pierwszy oddaję, z drugi nie. Tak, i napisałem do you people have no shame zdanie. Wiecie, o co chodzi? Te wkurzone maile, gdzie najważniejsze słowo jest kapsem napisane. No to właśnie jestem tą osobą, bo jakby trochę sobie lecę w kulki. No jakby są pewne granice, nie? To prawda. I jeszcze z innych postępów to udało nam się sprzedać 2 z 4 wieszaków na ubrania. Tak, naprawdę. Jest taka aplikacja Wallapop.
tak się mówi? Tak. Coś takie jak OLX w Polsce, tak. I wystawiliśmy właśnie te stojaki. Powiecie, w Polsce nie mieliśmy takich szaf za bardzo i te nasz salon służył też jako garderoba i pokój do nagrywania i zabraliśmy te stojaki ze sobą, no bo jakby no mieliśmy, to zabraliśmy. Tak. I okazało się, że to jest, wiecie, jest tyle tych po prostu szaf w ścianie, że nie ma po prostu sensu, nie ma gdzie tego, po co, na co. Tak, więc sprzedaliśmy je i zarobiliśmy. Póki co dwa z czterech, ale wierzę, że i dwa pójdą. Ale 30 euro wpadło, więc jakby wiecie. Tak, wystawiliśmy też na sprzedaż nasz stół prasówkowy, który póki co się nie sprzedał, ale sam już nie wiem, czy chcę go sprzedawać, bo trochę tak mam sentymentalnie, tak. A z drugiej strony też nie wiem, co z nim zrobić, bo nigdzie nam nie pasuje i nie ma miejsca na niego. To prawda. Trzymajcie się. No trzymają, widzę to. Pamiętacie te regały z IKEA, które na początku roku sklejaliśmy? To wideo. Tu wideo jest. A później była draka cała tutaj w przeprowadzce, ponieważ one się nie mieściły do windy, a też schodami nie chciały wejść i musieli je rozkładać, żeby tu je wnieść. No to pozbywamy się ich. Seriously. I know, ale słuchajcie, zanim powiecie, że jesteśmy jakimiś szaleńcami, to musicie zrozumieć, że jak my tutaj się wprowadziliśmy ze wszystkimi tymi swoimi rzeczami, to nie wiedzieliśmy, ile co zajmie miejsca, tak? Tak. My mamy w salonie jakby taką... Wbudowaną... Takie regały wbudowane. Komodę, coś takiego, no. Mewle ściankę. To, co powinno być na zewnątrz, takie wiecie, nie wiem, do pochwalenia się, coś takiego, w sensie płyty, książki, jakieś takie rzeczy, takie gry. Takie rzeczy, no. No to wszystko tam się mieści i jeszcze jest dużo miejsca i po prostu bez sensu są te regały. One stały naprzeciwko budowanych regałów, ale ja doszedłem do wniosku w ogóle, takie miałem objawienie, no bo wiecie, mamy rzutnik swój, my sobie lubimy od czasu do czasu zrobić seanse filmowe na rzutniku, bo jednak na rzutniku to jest co innego niż na telewizorze. Na rzutniku inaczej. No i niby można by się bawić w jakieś podwieszanie tego rzutnika i jakieś ekrany pod sufit, ale to jest dużo dinero, dużo roboto, jakichś ludzi trzeba by w to brać i po prostu, a okazało się, jak tak pomyślałem, że jak ustawimy na tej ścianie, na tym regale wbudowanym rzutnik, to on pada wtedy na drugą stronę pokoju, gdzie właśnie stały te regały puste. A jest to jasna strona pokoju. Jak się go zabierze te regały, to mamy ekran na ścianie. Tak, już to wypróbowaliśmy na Eurowizji Junior, więc wiemy, że działa. Tak, więc musimy się pozbyć regałów i byliśmy tacy, no, że sad story, ale... Wtedy się objawił nasz pan portier. Tak, bo my poszliśmy w ogóle do niego, że kiedy można wystawić do wyrzucenia. Jakby te regały też już nie są takiej pierwszej świeżości, bo jak oni rozkładali i składali, to one tak trochę się rozchodzą i w ogóle, więc tak. Nawet nie myśleliśmy już o sprzedawaniu tego, bo znowu rozłożenie tego, to nie wiadomo. Tak. I ten portier do nas mówi... że które to meble? I ja tak myślę, Jezu. I on przyszedł do nas i mu pokazaliśmy, że te regały, a jak pamiętacie pewnie, on pomagał tym panom z przeprowadzki przy ich rozkładaniu i składaniu. Ja sobie myślę, Jezu, on pomyśli, że jakieś psychicznie, nie? Tak. Że miesiąc temu dopiero to rozkładał, a teraz oni chcą się tego pozbyć. A on na to, no judging, że on sobie chętnie weźmie. Naprawdę. Że na dole tam w tej swojej jakby pakamerze portierni mu by się przydało na jakieś rzeczy. Więc zabrał sobie. Więc wszyscy wygrywają. My się pozbywamy, czego nie chcemy, on to dostaje. Ma trochę taki prezencik od nas. No tak, trochę nie ma marnowanka. Podczas więc... tych tutaj różnych akcji nie ma co się oszukiwać. Nie ma za co salwa. Tak, to jest pan salwa. Szczerze? Ja nie mogę się doczekać, jak będę już ablował, bo wtedy będę sobie z nim dyskutował po prostu i ze wszystkimi, z panią, naszą panią w piekarni. Jest spoko, bo nam pomógł w wielu kwestiach, na przykład mamy naprawiony domofon, co administracja mówiła, że nie jest możliwe do naprawienia. Koło 10 budzi właściwie mnie dzwonek do drzwi, to nie domofon, tylko do drzwi, więc oczywiście od razu się budzę i od razu się zrywam i biegnę na dół, żeby otworzyć. Okazało się, że jest możliwe, w pół godziny to zrobił. Tak jak na przykład administracja mówiła, że mycie okien z zewnątrz, bo my mamy w salonie okna od dołu do góry i to nie da rady tak od środka za bardzo. No tak, bo można wypaść. Że to nie. Po czym okazało się, że normalnie przychodzi koleś, jakby no płaci mu się za to, ale może to zrobić. Tak, i to też... nie jest tak, że z góry ustalane przez spółdzielnię, bo tak tam próbowała spółdzielnia wcisnąć. I on po prostu to nam ogarnia takie rzeczy, wiedząc o tym, że my nie za bardzo hiszpański i tak my cały czas się z nim translatorem nie wymieniamy, ale jest miło. Więc jak widzicie, wszystko jest jasne, zrozumiałe i no ja nie mam więcej pytań. Jest miło i co do naszego hiszpańskiego, to też jesteśmy... Wstępnie, w sensie jesteśmy umówieni, że od stycznia będziemy chodzić na kurs jakiś taki intensywny, grupowy. Jakby dogaduję szczegóły, ale już jakby właściwie... Mamy szkołę poleconą, jakby to jest w robocie. Tak, jest to w robocie i jak to się tutaj wszystko uspokoi, wiecie, zaraz te święta, to wtedy od nowego roku ruszyć z pełną parą. I też chcemy teraz więcej pobyć trochę w domu, ponieważ kotki przyjeżdżają.
końcu. Ostatecznie kotki przyjeżdżają na dniach. Tak. Myślę, że nie będziemy teraz się tutaj też rozprawiać nad szczegółami. Może jak już te kotki przyjadą, żeby tutaj nie zapeszać, to wtedy zapewne nagramy z nimi jakieś wideo i opowiemy jakby przygody, ale jakby to się dzieje, więc możecie jakby być spokojni. No spędzimy z nimi święta. Po prostu powiedzmy sobie to wprost. Tak. Spędzimy z nimi święta, pozostajemy, nie wylatujemy nigdzie, jesteśmy tutaj. Pierwszy miesiąc, więc to też jest tak inaczej niż się przyjeżdża na zwiedzanie. My najdłużej byliśmy w Barcelonie w lipcu tego roku. Dwa tygodnie. Z kawałkiem, to chyba i dwa dni czy coś takiego. Ja tak naprawdę nadal sobie czasami uświadamiam, co się dzieje. Nie. To nie jest tak, że to jest takie wszystko dla mnie oczywiste, bo też jest taki, żyjemy w takim biegu, że czasami, wiecie, się zatrzymam i patrzę, wow, nie, że jakby, nie wiem, mam fajny widok, albo gdzie my jesteśmy. Widzisz? Na antenie papużki sobie mają swoją wieżę obserwacyjną. Ale jak duże, poniżej też, na tych liniach. Albo co się dzieje, albo wiecie, coś, takie jakieś dziwne rzeczy, takie drobne docenianie, nie? Które w sumie jest chyba wskazane, nie wiem. Ja wczoraj jak wstawiałem pranie, mamy pranie w takiej studni, takiej wiecie, wnęce w środku i tam jakby ten głos się niesie z innych mieszkań. I wstawiałem pranie, no i tam jakby wiecie, wrzucam do pralki i słyszałem jakąś rozmowę, znaczy nie podsłuchiwałem, tylko jakby, dobra, podsłuchiwałem. No i była ta rozmowa i w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, dlaczego oni mówią po hiszpańsku? I wiecie, 2 milisekundy później, aha, bo jestem w Barcelonie. I też tak czasami mam, że jak słyszę jakieś głosy, tak myślisz sobie, że coś zrozumiem, ale nic nie rozumiem, bo przecież nie mówią po polsku. Śmieszne to jest, ale... Śmieszne. A niedługo będziemy ogarniać. Niedługo będziemy. Będziemy. Będziemy wam tłumaczyć dramę, jak będziemy nagrywać. Tak, tak. Będzie translator na żywo. I gorączka sobotniej nocy. Klameczki. Śrubokręcik i działamy. Tak wygląda życie. Co do takiego życia ogólnie. To pewnie widzicie, że jesteśmy w trochę lepszych nastrojach. Ale mamy batonik. Pyszny. Tak? Mhm. Ale twarde. Tak? To trzeba mieć zęby. O kurde, ale całe szczęście. Mam nowe. Mimo jakichś tam dram i przeszkód, które nas spotykają przez ten miesiąc. Korek uniwersalny, który wczoraj kupiliśmy, nie pasuje do wanny, ponieważ część jest za mała, a część jest za duża, bez względu na to, w jakiej konfiguracji jest złożony. Więc zamówiliśmy korek na Amazonie. Powinien być jutro, przyspieszona przesyłka. Mamy mrówki w kuchni, więc już zaopatrzyliśmy się, dzisiaj było poszukiwanko. Nie twierdzimy, że Barcelona to jest najlepsze miejsce na świecie. Myślę, że nie ma takiego miejsca na świecie. Słuchaliśmy miejsc, że jakby, no, wszędzie zdarzają się niemiłe sytuacje, niemili ludzie, jakieś tragedie i w ogóle. I jakby pewnie i nas coś spotka niemiłego. No pewnie tak. Prędzej czy później. Ale no nie da się ukryć, że tak jak miesiąc minął nasz, a wychodzimy codziennie z domu, to nigdy nas nie spotkało nic niemiłego. I też mi się wydaje, znaczy to jest pewne właściwie, że wychodzimy bardziej odważnie ubrani, nie tak? Nie mówię, że jakieś pióra. Widzicie sami, jeżeli obserwujecie nasze stories prywatne na Instagramie, tak. Że po prostu, no nie wiem, mamy takie sweterki, albo ja sobie zepnę włosy, tak jak teraz, i jakby na nikim to nie robi wrażenia, wiecie? Tak, i to w takim sensie jak najmilszym, pod tytułem, że po prostu nikt nie zwraca na ciebie uwagi i nie patrzy na ciebie jak na dziwolonga z jakąś pogardą czy nienawiścią, co jest jakby miłym brakiem bycia zauważoną osobą. My, każdy się zajmuje swoim życiem, po pierwsze. Tak, po prostu ludzie mają to do roboty. A po drugie, myślę, że jest tutaj na tyle różnych ludzi, różnorodnych, tak. Kolorowych, to pod względem zarówno ubioru, charakteru, jak i po prostu odcienia skóry, że... To już nie robi na ludziach wrażenia. Tak. Wiecie, jakby to nie jest tak, że my tylko jesteśmy tutaj coś kolorowi. Po prostu ludzie ubierają się kolorowo. Ludzie zwracają uwagę na to. I to nie co tylko tak, zakładają. Że młodzi ludzie. Jak dzisiaj widziałem jakąś panią, taka, no myślę, że tak koło 60, która miała wściekle fioletowe włosy. I to nie dlatego, że jej nie wyszło coś. Tak. Jak się śmieją, że z polskich babci tak jak im nie wyjdzie jakieś utlenianie. Tylko po prostu widać było, że ma taką fryzurę i jakby spoko. I była dojrzałą babką z takimi włosami.
Super. Nie, no nie da się ukryć, że tutaj jest inne życie. My tak naprawdę myślę, że też będziemy trochę na nowo poznawać ten pierwszy raz w Barcelonie mieszkając, gdy jakby już wszystko się unormuje i znikną te wszystkie obostrzenia i tym podobne rzeczy, bo tak. W Hiszpanii ludzie są przyzwyczajeni do życia, wiecie, miejskiego, tak? Tutaj ludzie po prostu sobie siedzą, nie wiem, na ławkach, w barach, starsi, młodsi, piją piwo w środku dnia. To nie jest, że jakaś patologia czy zaraz ktoś robi rozróbę. Po prostu ktoś chce się zatrzymać na piwo i ma do tego prawo, nie? Teraz to wygląda trochę inaczej. Od właściwie chyba tygodnia wróciły ogródki i można znowu w lokalach jakby spożywać, ale też jakby nie tak dużo osób. Tak, chyba 30% objętości powinno być. Teorii. Więc no będziemy jakby to też myślę wszystko na nowo jakby przeżywać. Tak, no teraz mamy pierwszą zimę w Barcelonie, nagrywamy to już w grudniu, tak. I jak widzicie jesteśmy w sweterkach i zachodzi słońce. Jest trochę chłodno w sumie, tak, ale jest około 13 stopni. Myślę, że nieźle. Słońce u nas zachodzi później zdecydowanie niż w Polsce. Tak, to miłe. I jest codziennie. Może no nie z każdego dnia, już nie będę Nie, no bywają tutaj dni, wiecie, pochmurne. Padało chyba ze dwa dni tak pod rząd, z rzędu tak, właściwie. Tak, i była burza. Więc no, i była burza. I była burza. Jedna rzecz w sumie, która mnie zaskoczyła i trochę negatywnie, ale właściwie ona nie jest do końca wyjaśniona, to wyobraźcie sobie, że tak samo zresztą jak w Warszawie na naszym balkonie i tutaj w oknie wywiesiliśmy tęczową flagę. I wyobraźcie sobie, że nasz portier poprosił, żebyśmy ją zdjęli. I to jest ciekawostka. I on powiedział, że jemu absolutnie ona nie przeszkadza, ale pan El Presidente poprosił, żeby ją zdjąć ze względu na community. To też jest problematyczne ze względu na jakby język, ale on nam tłumaczył, że niby nie ma żadnych problemów co do tego, jaka jest ta flaga, ale że ogólnie... Może chodzi o to, że na elewacji budynku nie ma prania, nie ma od zewnątrz, nie ma żadnych właśnie emblematów i innych, i jakby możemy powiesić tę flagę, tak nam tłumaczył, wewnątrz co okna. Co jest absolutnie jakby czymś innym. Bo flaga jest też między innymi do powiewania i znaczy, to jest o tyle dziwne, że osoby, ktoś z was, kto był może w Barcelonie, na pewno kojarzy, że jest tu flagi mnóstwo, są wszędzie. Tak, i to nie tylko tęczowe, ale też flagi tutaj katalońskie, hiszpańskie. Czy jakieś, też protestów różnorakich, tak. Które tutaj się odbywają lokalnie. I są na bloku naprzeciwko i są nawet na tym samym bloku, co my. Tylko w drugiej klatce, bo mamy jakby tutaj nie są klatki oddzielne. To jest jedno wejście. Jedno wejście i jakby w środku przy portierni się jest rozgałęzie. Lewo, i na tej, w tej drugiej klatce na zewnątrz są flagi. Jest flaga, wydaje mi się, że katalońska. Nie tęczowa. Tęczowa jest naprzeciwko. Tak, katalońska. Katalońska jest naprzeciwko. Dziwne, przyznam, to było, ale no stanęło na tym, że powiedzieliśmy nie. I nie zdjęliśmy, więc ta flaga wisi, więcej nikt do nas nic nie mówił w tym temacie, więc będziemy update'ować w razie czego, ale wiecie, no musi być jakaś drama. Oczywiście, że tak. Zamieszanko dookoła. No portier Salva jest super, on jest super uczynny i taki otwarty i jakby widać, że nie ma z nami problemu, bo włazi do naszego mieszkania, bierze od nas szafę, wiesz, u nas rozkładał tę szafę, więc nie ma tutaj jakiegoś... Jak mieliśmy problem z mrówkami, to powiedzieliśmy mu, czy mógłby wezwać kogoś do ich pozbycia się. On powiedział, że jak dużo ich jest. Powiedzieliśmy, no nie wiem, no, że może jakoś dużo nie ma, no ale jednak wychodzą czasami. To on, że psik, nie? No to kupiliśmy psik, który nam pokazał. On wziął ten psik sam i przyszedł i zaczął nam psikać. Jakby. Tak, więc jakbym tego też nie wiązał, ale jak... no wyszła niezręczność. A jak zaciąłem się w łazience? O Boże, Adam się zaciął w łazience. Oczywiście nie wiedzieliśmy, co zrobić, bo dwie lewe ręce do życia. Święto lasu. Madam sam składa coś. To już jest dla mnie wystarczający wyczyn. Bo ile jest tutaj części? O Jezu, dwie aż. Nie wiem. Dasz radę? I Patryk pobiegł po niego, on całe szczęście był na dole, tak. I on przyszedł mnie uratować. Okazało się, że trzeba tylko śrubokrętem w jakąś dziurkę włożyć i się otwierają. I się otwiera zamek, tak. Nadal więc... nie wiem, o co chodzi, ale jestem na zewnątrz, więc to się liczy, nie? Tak naprawdę. Oczywiście, że tak. Plusy, sukcesy. Plusy i sukcesy, to trzeba doceniać. Moglibyśmy nazwać tak magazyn. Plusy i sukcesy. A może minusy i... I porażki. Porażki.
Nie wiem, co nas po prostu tutaj czeka. Przed nami pierwsza zima, a później lato i wiosna nawet po drodze. I nowy rok. Dziwne to jest wszystko, słuchajcie. No, dziwnie. Ciągle się jakoś chyba jeszcze do końca nie przestawiliśmy, pewnie to nam zajmie chwilę. Podejrzewam, że jak koty przyjadą i ogarniemy te wszystkie kwestie meblowo-dekoracyjno, coś tam, to i będziemy mogli się zająć jakby na bieżąco po prostu tym, czym się zajmowaliśmy w Warszawie, no to wtedy jakby myślę, że na maksa to poczujemy. Tak, w końcu, tak. Nie? Myślę, że w tym roku jeszcze może się to udać. Musi. Dobra. Dobra, słuchajcie, no na pewno na koniec musimy podziękować wam za to, że jakby jesteście z nami. Tak. I jakby obserwujecie nasze przygody, też część z was nas wspiera i w ogóle, no bo i też tipy jakieś dostajemy, to też jest spoko. Tak, oczywistością jest, że bez jakby waszego wsparcia to wszystko by nie miało miejsca i jak wiecie, no widzicie, życie się zmienia jak szybko. No jak w kalejdoskopie. Jak w porach roku Vivaldiego. Jeszcze kilka miesięcy temu, wiecie, nie mieliśmy tego w planach, wyszło jak wyszło. Wszystko się może zdarzyć, chyba jednak Krygnicka miała rację, co mogę wam powiedzieć. No nic, chyba dziękujemy, adios i jakby do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa!